wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy kłamstwo i zdradę, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, mój miły, bo miłość to ja. Promenada Gwiazd to nie tylko miejsce, którym pojedziemy w ubiegłym czasu. Promenada Gwiazd to także scenografia do mini-spektaklu, który przedstawi grupa teatryczni, która zawiązała się i działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu. Pierwsza etiuda, którą Państwu zaprezentuje grupa teatryczni, to będzie etiuda z filmu Trędowata. W tym filmie przed wojną grała m.in. Elżbieta Tkaszczewska i Jadwiga Smosarska. Większość z Państwa pamięta ekranizację powojenną, w której występowała Elżbieta Starostecka. I właśnie ten walc pochodzi z tej inscenizacji. Jego autorem jest pan Kilar. Zapraszam Państwa na bal. Rozkwit kabaretów i teatrów. Jednym z takich najbardziej znanych, na pewno Państwu również słyszanych, był kabaret Qui Pro Quo. Rozpoczynały tam karierę największe gwiazdy tego okresu. Jedną z nich była niewątpliwie pełna seks appealu Zula Pogorzelska. Zula Pogorzelska była ulubienicą warszawskiej publiczności. Ku rozpaczy pań męskiej części. Miała długie nogi, nie bywa być w dzień. Była osobą niekonwencjonalną. Łamała wszystkie przyjęte reguły. I proszę Państwa, to skandal, że to ona, jako pierwsza, odważyła się powiedzieć, a ja się boję sama spać i nie wiem dlaczego. To jest skandal. Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. Cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne w nim poduszek moc, to nie mogę zasnąć przez salutką noc. Ja się boję.
może mam aniołem będzie stróżem w nocy u drzwi? Ja się boję sama spać, no pomóż mi. Bo ty się boisz sama spać, ja wiem dlaczego. Bo ty się boisz sama spać, dużo w tym złego. Chociaż pokoik masz i łóżeczko w nim poruszek moc, jeśli sama śpisz, nie zaśniesz przez całutką noc. Jeśli pan nie chlepie, ma miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić, kilka gier. Czy pan przez sen gada? No niech pan odpowiada. Jeśli śpisz spokojnie, to ze mną chodź. Bo ty już nie chcesz rano wstać. Ja wiem dlaczego. Bo ty będziesz ze mną spać. No bo cóż w tym złego? Choć masz pokoje i łóżeczko własne, długo duszę moc, całą noc nie zaśniesz, bo będziesz ze mną spać. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, cóż w tym złego? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zapraszam Państwa na scenę, która będzie się działa w domu towarowym, gdzie pojawią się postaci z tego filmu, jak również zbiegną się losy i znajdzie się rozwiązanie. Kończy się to cudownym happy endem. Zapraszam Państwa. Zobacz, no zobacz, moja droga, spójrz. No spójrz, jaki piękny, ale ten troszkę za mały. A ten? Zobacz, a ten za duży. Ale ten będzie dobry do twojej sypialni. A tamten do pokoju dziecinnego. Mamo, mamo, tak, mamo, ale, mamo, no nie, ale, mamo. Nie ma żadnego ale. Musisz za niego wyjść. Jesteśmy bankrutami. Musisz za niego wyjść i basta. Mamo, ale ja go nie kocham! Nie, muszę ją ostrzec. Muszę jej to powiedzieć. A cóż pan tu robi, panie radco? Pan jest subiektem? O Boże! Czy pani już się dobrze czuję? Ja kocham pani córkę ze wzajemnością. O Boże! I muszę powiedzieć, że jest taki oszust, Hochstapler. Usłyszałem jego rozmowę. On jest bankrutem. On chciał się tylko ożenić z pani córką dla posagu. O mój Boże! Mamo! Mamo, mamo! Ale ja kocham Jurka! Mamo! A niech tam przeżyje ten wariat! Miłość jest najważniejsza. Bądźcie szczęśliwi. Dzieci. Dziękuję bardzo tym wszystkim pracownikom z filmu. Zaczynaliśmy się na końcowym przystanku lat 20. i 30. No właśnie. Grupa teatryczna w składzie. Jasieńka, Basieńka, Uleńka, Danielek, Danusia, Grażyneczka oraz Joleczka. A dziękuję. Miłości wszystko wybaczy, smutek zamienić w śmierć. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy,